Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy serdecznie wszystkich tych, którzy wiedzeni tytułem zdecydowali się obejrzeć i przysłuchać temu spotkaniu. Rozmowie realizowanej w ramach projektu Skandynawia, Strefy Kultury Uniwersytetu SWPS, czyli takiego miejsca, w którym po prostu rozmawiamy o świecie, kulturze, warunkach społecznych najróżniejszych miejsc na świecie, a tu akurat, jak można się pewnie domyślić, głównie Skandynawii. I to spotkanie też poświęcimy na Skandynawii. Skandynawię od kuchni. I to jest, uważam, ładny i taki dwuznaczny tytuł, który możemy sobie nad tym spotkaniem zawiesić, bo kuchnia to jest też przecież kultura, więc pewnie uda nam się przy okazji odkodować parę różnych zagadek związanych z tym właśnie zagadnieniem, a może zagadek, nie zagadek, ale po prostu porozmawiać o kuchni w miłym towarzystwie naszym i naszych słuchaczy, którzy wierzymy są po drugiej stronie. Są ze mną wspaniali goście, dr Magdalena Domeracka, filolożka szwedzka, językoznawczyni, tłumaczka i kierowniczka Zakładu Skandynawistyki Uniwersytetu SWPS. Cześć. Witam serdecznie. Natalia Mazur-Rodak, skandynawistka, filolożka norweska, asystentka w Zakładzie Skandynawistyki Uniwersytetu SWPS. Cześć. Dzień dobry wszystkim. I Piotr Wierzbicki, absolwent tym razem Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacz, lektor i co jest chyba dzisiaj akurat najważniejsze, pasjonat kuchni. Cześć Piotrze. Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się z kolei Jan Janczy, na co dzień jestem dziennikarzem Radia Nowy Świat i prawie na co dzień prowadzącym spotkania w Strefie Kultury Uniwersytetu SWPS, projektu Skandynawia. Do tej pory spotykaliśmy się w trakcie różnych rozmów poświęconych Skandynawii, no i nie inaczej będzie też w trakcie tego spotkania. Parę haseł bardzo ogólnych, to oczywiście wspominana Skandynawia od kuchni, ale też New Nordic Cuisine, fenomen popularności kuchni nordyckich. Zanim o tym wszystkim porozmawiamy, to musimy, przynajmniej tak mi się wydaje, że dobrze by było uporządkować sobie kilka rzeczy, a taką najważniejszą i podstawową jest stosunek do jedzenia w ogóle, bo wiecie, żyjemy w Europie, która jest niesamowicie różnorodna pod tym względem, to jest truizm, ale są takie narody, które z jedzenia, i mówiąc jedzenie, mam na myśli cały proces, otoczkę, robią rzecz bardzo ważną. Każdy, kto był na południu Europy, ten pewnie wie, o czym mowa. I teraz pytanie, tu mamy południe, a tu mamy północ. Czy to jest lustrzane odbicie? Kuchnia, kulinaria są równie ważne i z równie dużą pieczołowitością się do tego tematu podchodzi, czy może wręcz przeciwnie, jest to coś po prostu zupełnie praktycznego, które za zadanie ma zapełnić żołądki, a raczej nie traktuje się i nie podchodzi się do tego jako do takiego małego święta i czasu, który można spędzić na przykład z rodziną czy ze znajomymi. Mówimy o Skandynawii, mamy bardzo szeroki rejon do pokrycia i do omówienia, więc może zacznijmy od tego, pozwolę sobie, co jest mi najbliższe, czyli Szwecji. Jak to tam wygląda? Piotrze, może zacznijmy od ciebie. To jest bardzo trudne i bardzo złożone pytanie, bo właściwie dalej będzie do jedzenia, tylko trudniej. Mam nadzieję. Stosunek do jedzenia jest taką rzeczą, która jest trochę wspólna chyba dla ludzkości w ogóle. Z jednej strony to jest, prawda, konieczność, coś, co jest niezbędne do przeżycia. No i z drugiej strony cała kultura, która się nabudowała w stosunku do tych wszystkich zwyczajów związanych z jedzeniem. No i teraz tak, z jednej strony twoje pytanie chyba trzeba by było rozpocząć od takiej refleksji, co my o czym my myślimy, jak myślimy o jedzeniu na południu Europy, a o czym, jak myślimy na północy. Mm. Bo jeśli chodzi o takie celebrowanie jedzenia, to robienie sobie tych przerw, tej siesty, prawda, jest trochę związane z klimatem, więc na północy na pewno będzie wyglądało inaczej. Co nie zmienia tak faktu, że to celebrowanie jedzenia gdzieś jest obecne. Jakby ucztowanie było i jest gdzieś ważną cechą, chyba wpajającą wszystkie kultury europejskie, prawda? I może ono trochę inaczej wygląda, trochę czym innym się celebruje i w trochę innych momentach, ale myślę, że to jest coś, co jest wspólne, bo nawet jeśli to nie jest wystawna kolacja, to może być coś, przejawem tego może być to, co w Szwecji nazywamy fiką, prawda? Mhm. Tą przerwą na kawę połączoną, gdzie w zasadzie nie tyle chodzi o wypicie tej kawy i zjedzenie czegoś do niej, fika bread, chleba, pieczywa, albo też wypieku fikowego,
Tylko jeszcze o coś więcej, o tą okazję towarzyską, społeczną. Oficę też opowiemy na pewno, bo to jest fenomen, kiedy przejdziemy bardziej do płynów już niż do jedzenia, ale ty mówiłeś o różnych momentach, w których to jedzenie jest celebrowane, świętowane. Oczywiście fika, czyli ta przerwa kawowa, która właściwie większe ma, tak jak powiedziałeś, znaczenie społeczne i funkcję taką socjalizującą, a jakiś jeszcze moment taki dnia, na przykład pora dnia, która jest podobnie ważna jak na południu. Najważniejszym posiłkiem dnia, wydaje mi się, to wynika bardziej z globalizacji, jest po prostu to, że pracujemy w większości jako społeczeństwa w usługach, w biurach albo w podobnych miejscach, więc siłą rzeczy tym najważniejszym posiłkiem pewnie będzie ten wieczorny, który spożywamy z bliskimi, ewentualnie, nie zawsze, ale w domu i pewnie w weekend, więc tutaj nie doszukiwałby się jakichś wielkich rozbieżności. No i poza tym te wszystkie duże okazje związane z kulturą i tradycją, prawda? Czyli w naszym kręgu kulturowym, mimo wszystko chrześcijański, nawet w Skandynawii, to gdzieś będą też pewnie te święta, takie jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, gdzie te święta mają też taką funkcję trochę, że one zachowują, konserwują pewne tradycje, prawda? Także podobnie jak w Polsce mamy konkretne pokarmy, które spożywamy z okazji tych świąt, no podobnie jest w Skandynawii, podobnie jest i na południu Europy. I gdybym jeszcze miał szukać jakichś podobieństw, to pewnie powiedziałbym, że kraje południowe, trochę lepiej może znane pod względem kulinarnym, chociaż to się przecież zmienia, no zasłynęły z tej rehabilitacji la cucina povera, tak? Tej kuchni biednej. I to gdzieś jest taki obszar, gdzie myślę, że też możemy się doszukiwać podobieństw z północą. Gdybyś, Magda, coś dodała do tego jeszcze? Myślę, że dodałabym jako ważny posiłek w ciągu dnia lunch. To oczywiście my też jesteśmy z tym zaznajomieni, ale myślę, że akurat w Szwecji to jeszcze, w Norwegii pewnie też, dłużej to trwa jakby takie taka obowiązkowość tego lunchu, obowiązkowość tej przerwy na kawę, gdzie spotykamy się, szef spotyka się z podwładnymi, jest taki egalitaryzm, nie mówi się o pracy bardzo można, ale jakoś tak egalitarnie mimo wszystko. Wszyscy są na tej samej stopie podczas tego momentu. I lunch też tak trochę wygląda. Także do tych funkcji społecznych możemy tutaj od razu dodać właśnie to takie zrównanie funkcji podczas tego spotkania i podczas picia kawy i podczas lunchu. Swoją drogą kawa to właśnie jest taka, w wielu miejscach też obowiązkowa, że około 10 się ją pije, czy o 10 w wielu miejscach pracy. A lunch też wygląda tak ciekawie, że jak zobaczymy, część osób oczywiście je lunch w miejscu pracy. I tutaj połączę tą kolację z lunchem, jeżeli mogę, bo wielu Szwedów gotuje sobie właśnie, gotujemy wieczorem kolację dla całej rodziny, prawda? Czy przygotowujemy kolację całej rodziny. I następnego dnia resztki z tej kolacji, albo specjalnie tak to planujemy, że bierzemy tę kolację do pracy. I tam zaglądamy sobie do tych słynnych lunchlådor po szwedzku, czyli do tych pojemników, których przynosimy. Też się zmienia jakość tych pojemników, czy materiał, z których one są, czyli czy szkło, czy plastik i tak dalej. I zaglądamy sobie trochę dyskretnie, mniej dyskretnie, patrząc kto co jadł, komentujemy, czy ktoś coś kupił, czy jednak jadł, czy jednak ugotował, prawda? Czyli ten lunch jest bardzo ciekawy, albo w pracy właśnie, w takiej wspólnej kuchni, wspólnej jadalni, wspólnym pomieszczeniu socjalnym, albo takie pielgrzymki, że tak powiem, trochę nie pasujące do Szwecji i do Skandynawii, bo nie tak sekularyzowany sposób, ale jednak takie pielgrzymki do restauracji, gdzie podaje się lunch i całe takie grupy osób pracujących, które idą na ten lunch. Także ten lunch jest też bardzo ważny. To jest taka dodatkowa godzina, niepłatna. Przez to są dłużej w pracy, prawda, Skandynawowie. I no, on jest bardzo ciekawy. Jeżeli chodzi jeszcze o takie święta, o których Piotr mówił, to tu dodałabym początek lata i koniec lata. Czyli to Midsommar słynne, prawda? I potrawy wtedy, w tym momencie ważne. I święto raków, czyli takie zakończenie lata też w sierpniu. No właśnie tak się mówi nawet, że to jest taka ostatnia duża impreza lata. Raki, uczty rakowe.
jak to w Szwecji się nazywa. Na razie bardzo oględnie mówimy o tym jedzeniu pod hasłami jedzenie, to co mamy w pojemnikach na jedzenie i opowiemy rzecz jasna o tym, co to jest za jedzenie, jakie było niegdyś, jakie jest dzisiaj i o tym wszystkim, co z tego wynika, ale zanim o tym, to jeszcze przez między zajrzymy do sąsiada, do Norwegii, bo wydaje się, że tak blisko leżące od siebie państwa i też częściowo wspólnej historii będą pewnie zbliżone do siebie też pod tym względem. Czy tak jest, czy tak nie jest, Natalio? To tym razem kieruję do ciebie to pytanie jako do specjalistki od Norwegii. Specjalistki od Norwegii. Natomiast tutaj dużych rozbieżności nie ma. To pojęcie fika, prawda, tej przerwy na kawę zostało przemycone i Norwegowie też bardzo hołdują codziennemu zwyczajowi picia kawy. Może niekoniecznie aż tak bardzo to celebrują, bo są miłośnikami kawy przede wszystkim rozpuszczalnej, którą mogą wypić dość szybko, wymienić kilka uwag na temat dnia, który przed nimi i ruszyć dalej. Natomiast ta przerwa na lunch wydaje mi się najbardziej spajającym te dwa kraje elementem. Ona ma też taką funkcję integracyjną, zważywszy na to, że zarówno Szwecja, jak i Norwegia to kraje wielokulturowe, to przerwa na lunch traktowana jest jako też moment spotkania między pracownikami, powiedzmy sobie, uczącymi się jeszcze języka, przyjezdnymi, prawda, którzy chcą się zintegrować z lokalnym społeczeństwem. I często jest też w literaturze opisywana jako taka trudna dla obcokrajowców. Także dla Norwegów jest to dobry moment na to, żeby odetchnąć, zrobić sobie przerwę w ciągu dnia. I ci akurat najczęściej kupują jedzenie gotowe albo w marketach, albo w bardzo powszechnie znajdujących się przy zakładach pracy stołówkach. No a dla obcokrajowców, którzy pracują w Norwegii, jest to taki moment też próby zawarcia kontaktu, jakiejś relacji, rozwinięcia, prawda, w pracy. I dlatego to jest taki trudny moment, jak mówiłaś? Tak, często jest to opisywane w literaturze pisanej przez imigrantów jako trudny moment, w którym trudno jest się odnaleźć, w którym nie wiadomo o czym rozmawiać, również przez wzgląd na różnice kulturowe, jeśli chodzi o objętość tej rozmowy, jeśli tak to mogę nazwać. Norwegowie niekoniecznie z osobami, których dobrze nie znają, będą prowadzili głęboką rozmowę szczegółową dotyczącą swojego życia, planów. Natomiast osoby z południa są troszeczkę inaczej do tego nastawione. Także ta przerwa na lunch jest w Norwegii jak najbardziej bardzo istotnym elementem, punktem w ciągu dnia, ale tutaj jest właśnie dodatkowy ten międzynarodowy trop, który pozwala na nią patrzeć w różny sposób. Takimi ciekawymi zjawiskami, myślę, są jeszcze dość powszechne czwartki z goframi, dość rozpowszechnione w takich środowiskach akademickich, szkolnych, że w czwartki zazwyczaj serwuje się gofry w różnych małych kawiarniach, które też przylegają do uczelni na przykład, a w piątki coś zupełnie brzmiałoby nienorwesko, często organizuje się spotkania z taco, które też mają taki element w sobie integracyjny, dlatego że stół przepełniony jest różnymi produktami, każdy może sobie sam wybrać, w jakiej konfiguracji będzie to taco chciał zjeść. No i przygotowanie tego też często jest takim elementem integracyjnym. Razem kroimy, razem przygotowujemy stół, szatkujemy, nie wiem, cebulę, pieczarki, wysypujemy kukurydzę, prawda? To są takie drobne elementy, z których składa się bardzo często piątkowy wieczór, czy w gronie przyjaciół, czy też w różnych takich rodzinnych firmach, które na integrację w ten sposób stawiają. Tako, ale ten zwyczaj jest jeszcze... też. To może warto też dodać, że ten zwyczaj też przenika przez granice krajów nordyckich i jest jak najbardziej obecny i z własnego doświadczenia wiem, że na pewno w Szwecji, nie wiem jak w innych krajach, ale rozmawiałem ostatnio z koleżanką z pracy, z Göteborga, która właśnie mówiła, że tak, w piątek, w ten, który był właśnie tak, robili sobie takie taco frejada, co jest miłą odmianą dla takiego może bardziej charakterystycznego frieda smysz, czyli prawda, takiego miłego czasu właśnie po pracy przed zbliżającym się weekendem, gdzie chyba najbardziej tradycyjnymi przekąskami są
chipsy, żelki, inne słodycze, prawda? Jednak Skandynawowie tak w zasadzie nie jedzą może tak zdrowo, jakbyśmy sobie wyobrażali jednak. I konsumują niezwykłe ilości słodyczy, więc wydaje mi się, że tak, na tym gruncie te taco rzeczywiście myślę, że miały prawo się całkiem dobrze przyjąć. Gdzieś wyrażają ten komfort, widzimy tutaj ten jakby dominujący trend w jedzeniu dzisiejszym, czyli globalizacji, która przenika absolutnie wszystko i to przejdziemy do tego pewnie za chwilę w stosunku do czego powstają w przeciwieństwie w pewnym w opozycji, do którego to trendu powstają jakieś inne przeciwstawne. Teraz myślę, że właśnie z nimi Skandynawia się szczególnie dzisiaj może kojarzyć. Do tak jeszcze oczywiście można dopisać też pizzę Grandiosa, przez niektórych Grandiosa. Złośliwie nazywaną norweską potrawą narodową. Ale to dzisiaj, a pomówmy najpierw o tym, co było niegdyś, to znaczy w czasach, kiedy jeszcze o Skandynawii myślono jako o takim końcu świata, gdzie globalizacja nie dotarła. Teraz może sobie tego tak nie uświadamiamy, bo to jest jednak historia ostatnich kilkudziesięciu lat, ale przecież to były państwa niesamowicie biedne. Co tam jadano? Jeszcze w tych czasach, w takiej Szwecji na przykład. Przede wszystkim to, co było dostępne. Jakby kuchnia jest po pierwsze warunkowana klimatem i dostępnością pożywienia, które w danym miejscu po prostu występuje. Czyli mamy tak, mamy dużo morza i w Szwecji jeziora, więc na pewno ryby, raki, o których już zdążyliśmy wspomnieć, też oczywiście się pojawiały nie bez powodu w tym momencie. Pieczywo, które nie było miękkim, przednym chlebem, które jemy dzisiaj, prawda? Raczej to było albo to takie chrupkie pieczywo, albo pieczywo z zazwyczaj stałego ziarna, żytnie szczególnie. Mięso, dziczyzna, to wszystko, co dawał las, czyli też i grzyby, i jagody. No i to jedzenie też było warunkowane tym, w jaki sposób, bo też klimat o tym decyduje, w jaki sposób można je przechować. Więc te wszystkie tradycyjne metody przechowywania, takie jak suszenie, wędzenie, kiszenie, co ciekawe ryb, co u nas nie jest znaną praktyką. Wędzenie, suszenie, kwaszenie, solenie, prawda? Też ryby się świetnie solą. Zresztą mięso solone też kiedyś było istotnym elementem diety. Że wcale nie na bogato i na pewno nie było tam dużo świeżych warzyw i dużo świeżych roślin, bo jak wiemy, trudno je po prostu się uprawia na północy. To mówimy tutaj bardziej takimi kategoriami produktów poszczególnych, które były dostępne, a co z tych produktów można było uważać, jakie dania można było przygotować w tamtym czasie? Ja może tutaj dodam, jeżeli chodzi o chleb, że takie trzy strefy klimatyczne można by w Szwecji wyróżnić. Na północy, w Norlandii, chociaż Norlandia to jest duża część północy, ale tam właśnie ze względu na dostępność tradycyjnie wypiekało się tak szybko i cienki chleb, początkowo głównie jęczmienny i owsiany, później w związku z tym kolonizacją tej części Szwecji zaczęto uprawiać też inne rodzaje zbóż, ale to przyszło później. I ten tunnbröd to właśnie on w Szwecji całej już występuje oczywiście w różnych konfiguracjach, jako też taki fast food. Nie wiem, czy państwo kiedyś próbowali taki właśnie biały chleb. On jest, może być i miękki, i twardy. I w nim zawinięta kiełbaska i nawet pire ziemniaczane. To takie poimprezowe jedzenie z takich budek w całej Szwecji jest znane. Trochę inne niż hamburgery nam znane, czy zapiekanki. Ale to taki status ma właśnie o drugiej w nocy, czy o 12. I troszkę niżej geograficznie ten knäckebröd, tylko proszę nie zmylić się, czy nie dać się zmylić tym knäckebröd, który jest dostępny w Polsce, w zwykłych sklepach, bo on jest jednak inny, jest dużo rodzajów i bardziej ten, który jest dostępny w Ikei, odpowiada temu, co jest najbardziej popularne może w Szwecji. On występuje też w czasie lunchu właśnie gdzieś z boku, też zawsze można sobie wybrać go jako rodzaj pieczywa. I tu jest ciekawa też forma, właśnie ta forma taka pierwsza, czyli takie duże, okrągłe, płaskie. I też można sobie nawet kupić opakowanie, w którym się trzyma takie duże kawałki chleba, właśnie tego chrupkiego.
I on jest, no teraz często właśnie żytni pewnie, proszę mnie poprawić, jeżeli się pomylę, tutaj na Piotra patrzę, jest ekspertem. I dlaczego taka forma, prawda? Duże koło z otworem w środku, tutaj kwestia właśnie przechowywania i tego, żeby jakieś myszy, szczury nie dobrały się. I zarazem taki chleb był przygotowywany w takich częściach właśnie geograficznie klimatycznych, że on miał nawet kilka lat czasami być jakby dostępny i miał tyle wytrzymać. A na południu już te części Szwecji, które kiedyś były duńskie, tam oczywiście już można było mielić mąkę okrągły rok i tam dostępność świeżego już z biegiem czasu bardziej białego pieczywa też była większa, więc mamy takie tutaj strefy geograficzne. A to, co Piotr opowiadał o kiszeniu na przykład ryb, to mamy oczywiście ten słynny surströmming, czyli taka ryba, kiszony śledź, którego jak otwieramy puszkę z nim, to oczywiście można się pomylić, że to jest jakaś nieczysta jakaś potrawa i której się nie da zjeść. I on się oczywiście je z cebulką, z pomidorami, z ziemniaczkami też i ten smak okropny, który może się wydać okropny na początku, gdzieś tam znika przy tych dodatkach. No i zakrapia się oczywiście taki posiłek alkoholem mocnym, pędzonym oficjalnie lub nie. Historycznie tak to ujmę niejasno. I to jest właśnie taka też celebrowana uroczystość, kiedy w sierpniu zaczyna, można go kupić w każdym sklepie i też takie imprezy właśnie się, właściwie letnie takie świętujące to, że jest lato i że trzeba się spotykać i że trzeba dobrze zjeść, czy ciekawie zjeść, wtedy się go spożywa. A tu jeszcze może, jeżeli chodzi o to właśnie, jeszcze też rybę, właśnie tą soloną, prawda? To jest taka ciekawy awans społeczny, że tak powiem, takiej potrawy, która się właśnie nazywa grovlaks, która też była właśnie to grow, ta część etymologicznie to jest jakby grób albo jakiś taki dół, prawda, w którym się chowało łososia i przy takich dużych połowach soliło się, coś tam się jeszcze dodawało, żeby go zakonserwować, prawda. A teraz to jest bardzo taka elegancka potrawa, zwłaszcza jak się samemu to zrobi w domu, prawda. I w święta się spożywa. Także to taki awans społeczny takiej potrawy. A z drugiej strony właśnie takie raki, które najpierw były spożywane przez rodziny z wyższych klas społecznych, teraz są jedzone w całej Szwecji, prawda? Mhm. Już pochodzą z różnych miejsc, nie tylko ze Szwecji, te raki, które się kupuje. Mhm. Ale to jest taki charakterystyczny posiłek wszystkich klas społecznych. Ja myślę, że można by jeszcze dodać w ten sposób konserwacji, w ogóle potrzeba przede wszystkim sama w sobie tej konserwacji żywności tak, żeby ona była dostępna w ogóle przez cały rok. W Polsce, myślę, klimat był trochę lepszy i ten problem się pojawiał głównie na przednówku. To też widzimy po tradycjach kulinarnych naszej części Europy. No ale na północy ten problem, potrafimy sobie wyobrazić, był jeszcze większy, więc tych sposobów konserwacji żywności też było bardzo dużo, bardzo kreatywnie do nich podchodzono, podobnie jak do tego zakopywanego łososia. Islandczycy przecież mają w sumie podobne danie, w jakiś sposób, tylko że zdaje się, że tamto jest rakin, haukal, prawda? Też płynie podobnie jak ten szwedzki kiszony śledź ze swoich niezwykłych walorów zapachowych, owszem. Delikatnie no i mamy też specjalność norweską, prawda, Lutteris, która też jakby konieczność sprawia, a przy okazji możliwość eksportu do Europy. W kuchniach południowej Europy też przecież dorsz występuje bardzo często. I jeszcze ostatnie słowo do tych tradycji, może i do tego, co spożywano i dlaczego i w jaki sposób. Podstawą wyżywienia kiedyś dla większości społeczeństwa były przede wszystkim ziarna. Więc chleby już wszelkiej maści omówiliśmy. To może jeszcze warto wspomnieć o takiej jednej kategorii pożywienia, która jest wyjątkowo ważna, wydaje mi się, dla Skandynawii, czyli dla wszelkiego rodzaju kleików, z takich zbóż, jakie były dostępne. I tutaj mamy niezwykłą ciągłość, bo no dzisiaj pewnie to jest w postaci owsianki z płatków owsianych, rolowanych, może jakichś tam rzadko innych zbóż, na przykład
importowanego przecież z Europy ryżu, bardzo popularne danie w Danii. Ten ryż z dodatkami ze śmietaną, w takiej wersji bogatej, z przyprawami i jakimiś owocami jedzonym na święta. No ale tradycje tego sięgają do głębokiego średniowiecza. Mamy na to dowody archeologiczne, których zebrano bardzo wiele na terenie całej północnej Europy. I rzeczywiście z tych ziaren robiono to, co się dało, czyli po prostu gotowano z dodatkiem czasem jakichś warzyw, jeśli były dostępne, jakiegoś tłuszczu zwierzęcego, jeśli był dostępny, przypraw raczej rzadko, ewentualnie ziół, które można było zebrać w okolicy, i to stanowiło podstawę wyżywienia dużej części społeczeństwa, nazwijmy bardzo szeroko, krajów nordyckich przez, myślę, większość trwania ich historii. I to, co jest ciekawe, to jest to, że to danie, te dania może gdzieś cały czas są obecne w dużo większej mierze niż w Polsce chociażby, gdzie podobne dowody archeologiczne na to, że tak się żywiono bardzo długo, też istnieją. Za moment porozmawiamy o teraźniejszości i o tym, co obecnie się jada w tej części świata, i oczywiście także o haśle, które padło na samym początku tego naszego spotkania, czyli New Nordic Cuisine, ale zanim, to jeszcze bardzo szybko o Norwegii, bo no tak, Szwecja miała trochę więcej szczęścia pod takim względem, że owszem, Norwegowie mają też dostęp do morza, dostęp do lasów szeroki, no ale z rolnictwem i uprawą roślin, zbóż, z tym mógł być już, delikatnie mówiąc, problem. Co jadano tam? No tam przede wszystkim jadano to, co dawało energię i siłę do pracy i przetrwania, czyli wszelkie potrawy, na które spojrzymy sobie dzisiaj, a noszą miano tradycyjnych, są niemożebnie tłuste. Gdy spojrzymy sobie na menu świąteczne, na przykład, składa się ono z żeberek, z ryb, i to wszystko jest okraszone tak naprawdę gorącym łojem stojącym w garnuszku żeliwnym tuż obok. Można sobie to jeszcze podlać, gdyby komuś tego tłuszczyku miało braknąć na te srogie zimowe noce. Oprócz tego wszelkiego rodzaju puree, na przykład z brukwi, które również podsycane było tym tłuszczem, prawda? Czyli każda potrawa, która była w dawnych czasach, można powiedzieć, tworzona, była na bazie tłuszczu bardzo mocno osadzona. Dodajmy, słabe warunki do uprawy czegokolwiek sprawiały, że brukiew, marchew, ziemniak mogły tam rosnąć w ograniczonych ilościach. Dlatego też bardziej zbieractwo, czyli zioła, jagody, były tutaj reprezentacją, powiedzmy sobie, tych owoców i warzyw, które mogliśmy na stole spotkać. Natomiast ryby, nie zapominajmy o nich. Tutaj suszona ryba, coś co zostało już wspomniane, tørrfisk, która podbiła tak naprawdę południe Europy w swoim czasie i zaważyła na relacjach handlowych, można powiedzieć, między Włochami a Norwegią w swoim czasie, gdy Norwegia chciała prowadzić prohibicję, a bardzo duża część wina, która była do Norwegii sprowadzana, była właśnie sprowadzana z Włoch. To mając w perspektywie to, że to wino mogłoby tam już nie trafiać na ten norweski rynek, to Włochy zagroziły, że zaprzestałyby importu suszonej ryby, co się spotkało z dużą niezgodą, szokiem, bo był to jednak jeden z najważniejszych produktów eksportowych w Norwegii. Więc ta suszona ryba na północy Norwegii w archipelagu Lofotów jest najpierw łowiona, później jest na specjalnych drewnianych stojakach suszona. I zważywszy na idealny klimat, dochodzi tam do właściwego stanu. Bardzo długo o konserwacji też już rozmawialiśmy. Ta ryba może się utrzymać bez tak naprawdę dodatkowych środków i zabezpieczania. Także jest bardzo dobrym towarem eksportowym. Przez szereg lat, historycznie rzecz ujmując, Liga Hanzeatycka zbijała na tym bardzo duże pieniądze. Także ryby we wszelakiej formie, przede wszystkim ta suszona była bardzo ważnym produktem eksportowym. Te świeże oczywiście mniej lub bardziej trafiały też na norweskie stoły. Natomiast jeśli chodzi o Norwegów, dzisiaj tak bardzo się mówi o tym, że ten łosoś jest typowo norweskim produktem, jednak sami Norwegowie za nim nie przepadają. To jest głównie produkt znany, eksportowy, natomiast różny jakościowo i sami tak naprawdę chętniej szukają dostawców, którzy gwarantują rybę z tych takich, powiedzmy sobie, potoków, prawda, rzek, które są do złowienia w dzikim stanie, niekoniecznie w stanie hodowlanym.
No, w przeszłości również śledź, makrela, tak, tego typu rzeczy, które można było znaleźć na norweskich stołach. No i oczywiście, jeśli chodzi o XIX wiek, to tutaj już zaczęło się dość duże rozróżnienie na to, co jadano oczywiście na wsi, a co jadano w miastach. No i co jadali biedni, a co jadali bogaci, tak? Ta, powiedzmy sobie, najprostsza dieta to składała się właśnie ze śledzia, ziemniaków, kapusty, kaszy, solonego mięsa już wspomnianego, grochu, makreli, a już bogate miejskie domy mogły sobie pozwolić na znacznie bardziej wystawne menu. Tam czyta się, że w niektórych domach jadano na kolację ćwierć cielaka, prawda? Jakieś zagraniczne przysmaki, nawet żółw czasami był wymieniany jako coś, co mogło się znaleźć w bogatych domach. Także ta kuchnia była oparta też o warunki klimatyczne, dostępność produktów, zapotrzebowanie kaloryczne i tak naprawdę status społeczny. Gdybyśmy tak chcieli streścić minimalnie to, co zostało powiedziane przez ostatnich kilka minut, no to prostota jednak, ale taka prostota z konieczności, no i też jedzenie tego, co jest pod ręką po obu stronach granicy. Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do tego, co już padło dzisiaj dwukrotnie, a co jest pewnym ruchem, prądem. Być może to ty, Piotrze, lepiej wyjaśnisz sprawniej niż ja, bo jestem profanem, jeśli chodzi o kulinaria, ale ta nowa kuchnia nordycka właśnie. Co to jest takiego? Bo to jest coś, co pojawiło się, czy zaczęło się pojawiać na początku wieku XXI i w jakimś stopniu i w jakimś sensie też nawiązuje do tego jedzenia tradycyjnego. Ja myślę, że w jakiś sposób my intuicyjnie wiemy, co to jest, z obserwacji. Widzimy, co się dzieje wokół nas, widzimy, co się dzieje w mediach, jaki obraz tej kuchni do nas dociera i to, jaki on jest, i że akurat taki obraz i takie wydanie kuchni skandynawskiej czy nordyckiej, szeroko temat ujmując, do nas dociera, to nie jest przypadek. Mianowicie ten ruch nie powstał tak zupełnie spontanicznie, bo nazywany jest ruchem, prawda? To New Nordic Cuisine, ta kuchnia, nowa kuchnia nordycka, z tego powodu, że odbyło się w 2004 roku pewne ważne spotkanie, brzemienne w skutkach, które odbyło się w Kopenhadze, zorganizowane przez Klausa Meyera i niejakiego Renego Redzepiego, który to jest to nazwisko, które pewnie wielu osobom coś mówi. Jeden z najbardziej znanych chyba szefów kuchni współcześnie. Otóż ci dwaj panowie, jeden, jak już ustaliliśmy, szef kuchni, a drugi, no właśnie, on o sobie mówi, że jest food activist, że jest jakimś aktywistą jedzeniowym, ale jednocześnie jest przedsiębiorcą. Oni razem założyli restaurację, która jest chyba jedną z najbardziej znanych na świecie, była jedną z najbardziej znanych na świecie i tą, która się kojarzy nie bez przyczyny zresztą z tym ruchem, czyli Noma. Zwróćmy uwagę, że sama ta nazwa jest skrótem od dwóch duńskich słów. Nudisk Mao. Ja przepraszam swoją duńską wymowę, zrobiłem wszystko to z mojej mowy, czyli nordyckie jedzenie. Zamierzeniem tego ruchu było wprowadzenie trochę świeżego powietrza do tej kuchni skandynawskiej, nordyckiej i zastanowienie się, w jaki sposób ona może konkurować z innymi kuchniami. Bo wcześniej jednak ona była dosyć lekceważona, kojarzona właśnie z prostotą, z biedą, z tym, że to były potrawy ciężkie, jak Natalia wspominała, okraszone tłuszczem, niezbyt wyrafinowane. W związku z tym zebrali ci dwaj panowie jeszcze więcej szefów kuchni z całej północy i tak się zastanawiali, co można zrobić, z czego można korzystać, co można obrócić na swoją korzyść w kwestii jedzenia na północy. No i wymyślili przede wszystkim trzy ważne kryteria dla tej nowej kuchni nordyckiej. Czystość, prostość, świeżość, do tego jeszcze doszła sezonowość, która jest naturalną konsekwencją tych trzech C. To znaczy to, co do tej pory ograniczało tę kuchnię i sprawiało, że może nie była w stanie konkurować w jakiś sposób taki, który by przynosił skutki z kuchnią rozreklamowaną dużo wcześniej, włoską, francuską czy tajską, bo akurat rząd Tajlandii, pewnie wrócimy jeszcze do takiego zjawiska jak dyplomacja kulinarna, ale rząd Tajlandii bardzo mocno wspierał
wspierał restaurację wręcz finansowo. Tam była nawet agencja rządowa, która przygotowała specjalne menu. Dzięki temu kuchnia tajska na całym świecie, prawda, jest kojarzona z trzema kolorami curry i pad thai'em. To wszystko nie jest przypadek. Trochę podobnie się stało na północy, bo oni wymyślili ten manifest, a później była o nim mowa na agendzie Rady Nordyckiej, takiej organizacji międzynarodowej, która bardzo prężnie działa, właśnie koordynując działania rządów państw nordyckich. I uzyskała wsparcie finansowe. I później wiele inicjatyw właśnie otrzymało dofinansowanie też, nie tylko jeśli chodzi o same restauracje, już o kuchni, ale też o producentów żywności i tak dalej. Czyli w skrócie chodziło o to, żeby wykorzystać swoje atuty. To znaczy wrócić do jedzenia może bardziej tradycyjnego, odwrócić się od tej globalizacji, która już tam się pojawiła w tej rozmowie wielokrotnie w postaci tego, jak się je na co dzień, żeby wrócić do produktów, które są świeże, wysokiej jakości, najlepiej gdyby były zebrane lub wyhodowane niedaleko od miejsca, w którym są spożywane, i sezonowe w związku z tym, prawda? Więc to są te główne manifesty, te główne postulaty tego manifestu. Może warto by było dodać i zarysować taki trochę szerszy kontekst w ogóle kuchni międzynarodowej i kuchni w Europie, na jakim gruncie to wyrosło, prawda? No bo już ustaliliśmy sobie globalizację wszechobecną, prawda? Pizze gloriose, tacos, żylki i inne rzeczy wszechobecne, prawda? Falafel i to, że mamy świetną kuchnię związaną i z imigracją i z ciekawością świata coraz większą, prawda? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest to, jak kuchnia wyglądała wcześniej, i można by pokusić się o takie ryzykowne porównanie, o które ja się pokuszę właśnie, czyli że ta nowa kuchnia nordycka i ten jej manifest z 2004 roku Meyera i Redzepiego to jest trochę tak jak z kinem, z von Trierem, jego dogmą i nową falą francuską wcześniej. To teraz, prawda, nie byłoby dogmy, nie byłoby von Triera, gdyby nie było nowej fali francuskiej. To teraz czym by była ta nowa fala francuska w stosunku do jedzenia? Bo rzeczywiście istniało coś takiego w latach 70. jak La Nouvelle Cuisine, którą wymyślili francuscy, nie tylko kucharze, bo też krytycy kulinarni, pan Go i pan Mio, którzy, prawda, dzisiaj kojarzymy te nazwiska ze znanego przewodnika kulinarnego i z ich wyróżni, które podobnie jak Michelin przyznają restauracjom, które się z tego bardzo cieszą. Także ci dwaj panowie razem z kucharzami w latach 70. mieli swój manifest i przeprowadzili swoją rewolucję kuchni, mianowicie odcinając się od tego, co było wcześniej, od tłustych sosów, od ciężkich potraw. Wprowadzili, prawda, te małe warzywka na talerzach i te wszystkie musy, które po jakimś czasie stały się parodią samych siebie. I niektórzy z twórców zaczęli się wycofywać, tak jak chyba najbardziej znany francuski szef kuchni Paul Bocuse, który po czasie stwierdził, że to zaszło za daleko i on wraca do Escoffiera i jego tradycyjnych sosów i tak dalej, i wymyślił tą swoją kurę gotowaną w pęcherzu, prawda, tam takie fajerwerki różne. Ale sama ta Nouvelle Cuisine postawiła sobie takie zadanie, żeby odświeżyć kuchnię, wprowadzić tam lekkość, krócej gotować produkty, żeby nie były rozgotowane, żeby było czuć ich naturalny smak, żeby były zdrowsze. Zaczęto brać pod uwagę dietetykę wtedy po raz pierwszy. I też wygląd, pewna rehabilitacja kuchni regionalnych, na czym, jak widzimy, mamy bezpośrednią tutaj kontynuację. Także te wszystkie trendy zapoczątkowała ta kuchnia Francji lat 70., taka rewolucyjna. Gdzieś na tym gruncie później ona zaczęła tracić na znaczeniu, bo przyszła kuchnia molekularna, pojawiła się dyplomacja kulinarna z innych miejsc, tradycje kulinarne innych krajów też zaczęły być popularne, ta wysoka kuchnia, z którą może trochę La Nouvelle Cuisine, od której chciała się odciąć, też zaczęła stanowić jakąś konkurencję, nowe trendy, powoli ta kuchnia jakby stała się trochę przezroczysta, bo jak się rozejrzymy wokół siebie i zobaczymy, co my jemy na co dzień i co widzimy w restauracjach, to mnóstwo tych wpływów tam pozostało. I gdzieś z tej bazy dopiero wynika to, o czym rozmawiamy teraz. Ten manifest 2004 roku z Kopenhagi, Redzepiego, Meyera, to podejście, które właśnie stawia na świeżość, sezonowość,
w zasadzie taki gdzieś egalitaryzm, ale jak widzimy, to byli jednak szefowie kuchni z bardzo drogich, prestiżowych restauracji, więc myślę, że do tego aspektu społeczno-ekonomicznego jeszcze dojdziemy. Myślę, że Magda będzie tutaj zainteresowana komentarzem w tej materii. To może korzystając z okazji, przejdźmy do tego od razu, no bo właśnie co mamy na talerzu też trochę mówi o tym, kim jesteśmy i mówi o naszym statusie. Ja mam w głowie cały czas te pudełka obiadowe, które zabieramy ze sobą, czy Szwedzi wtedy mówiliśmy, zabierają ze sobą do pracy i tam mogą być bardzo różne rzeczy. Ktoś może przynieść mięso, a ktoś może przynieść danie wegańskie na przykład i to też o czymś świadczy przecież. Ja bym tutaj powiedziała, że jeszcze jest taki aspekt... Zawiesiłem w powietrzu to stwierdzenie, ale zdaje się, że ty, Magdo, o tym mówiłaś. Tak, ale ja tu jeszcze bym taki aspekt właśnie jednostki, która przygotowuje to. Nie wiem, czy umiem tak ładnie jak Piotr o tym opowiedzieć, ale to chodzi o to właśnie, czy to sami zrobiliśmy, czy nie. I właściwie to nas, ten status nam podwyższa, jeżeli sami upiekliśmy chleb, jeżeli zapraszamy gości do siebie. Zresztą to szaleństwo zakwasu, które w latach w XXI wieku na początku jakby rozpoczęło się, jeszcze trochę jakby trwa w Skandynawii. Może już nie tak, że zostawiamy przy... Był taki, nie wiem, czy pamiętacie, że był taki hotel... Syldex Hotel przy lotnisku Arlanda, gdzie można było zostawić zaczyn. To było już taki chyba apogeum tego trendu, ale jeszcze ciągle w sklepach jakby jest le vin, też nieładnie tutaj może po francusku, ale są takie no jakby obecne są, dużo jest takiego kultu chleba na zakwasie, prawda? Takiego bardziej naturalnego. Troszkę odbiegam od tematu, ale właściwie ja chciałam jeszcze inny aspekt, żeby nam nie umknął. Bo to porównanie, próbowaliśmy dokonać porównania południa z północą. Ja tutaj widzę ważny ten element zdrowotności, prawda? Bo to jest jakby element takiej szerszej kultury Skandynawii, gdzie mamy to... Foucault by nam dużo o tym, o takiej biopolityce pewnie powiedział, gdzie mamy tego obywatela, który ma być zdrowy, który do szaleństwa po prostu dba o to, o to żeby był zdrowy i taką zdrową jednostką, żeby był. To taka inżynieria społeczna skandynawska, która no nam może by... Znaczy ulegamy jej urokowi, prawda, bo podoba nam się jak też, jakby jesteśmy w tym momencie, może nie wszyscy, ale niektórzy wolą hedonizm, ale wiele osób jakby u nas próbuje właśnie i biegać, i zdrowo się odżywiać, prawda. Tam w Skandynawii, w Szwecji na pewno długo ten trend właśnie w tą stronę i kulinaria bardzo były ważnym elementem tego trendu. Jeszcze tam 10 lat temu, teraz może to troszkę osłabło, był taki... Duże szaleństwo na temat, znaczy dużo zwolenników diety niskowodorowęglo... dobrze mówię? Niskowęglowodanowej, LCHF. Niskowęglowodanowe, tak. Z niskim indeksem glikemicznym. Można było kupić chleb, to też u nas się zdarza, ale to było już dawniej i mocniej w Skandynawii, na pewno w Szwecji, że w piekarni mogliśmy kupić chleb właśnie o niskim indeksie glikemicznym i cały kraj wiedział, co to jest indeks glikemiczny. I te inne diety, dieta paleo, prawda, takie szaleństwo tych diet, które myślę, że tam było bardziej widoczne. Te diety się dyskutowało w telewizji śniadaniowej bardziej intensywnie niż kiedykolwiek u nas, myślę. Także jakby południe, ta wspólnota gotowania wspólnego, a w Skandynawii, ja bym powiedziała, ten gospodarz, jednostka, która się chwali tym, co, że nadąża za trendami i prezentuje to, ta otwarta kuchnia, prawda, gdzie podajemy to, co przed chwilą gotowaliśmy gościom, ale też właśnie o siebie dbamy w ten sposób, że to żywienie, ta cała kuchnia jest jakby najważniejszą cechą jest jej to, żeby ta jednostka była zdrowa i taka trochę się kontrolowała. Ja tak to widzę, nie wiem jak, nie wiem czy się zgodzicie, czy jak tam w Norwegii. Ja przyznaję, że widzę to zgoła inaczej. Widzę, że Norwegowie... A to ciekawe. Jeśli chodzi o zdrowy styl życia, to jak najbardziej aktywnie uprawiają wręcz nałogowo różnego rodzaju sporty. Bardzo dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu. Natomiast jeśli chodzi o ich dietę, to
Nie trzeba być dietetykiem, żeby zauważyć bardzo niepokojące i niezdrowe trendy i zjawiska, które są tam obecne. Wspomniane taco, grandioza, ale też kebab weekendami. To są tak naprawdę często produkty, które są spożywane regularnie, nie tylko raz od wielkiego dzwonu, jakby się to powiedziało. Jeśli chodzi o różnego rodzaju potrawy, które są spożywane na co dzień, najczęściej jest to chleb, który jest okraszany różnego rodzaju pastami, nie wiem, kawiorem, ale rzeczami na bazie majonezu, albo słodkimi, na przykład masłem orzechowym z czekoladą oczywiście, dżemem, który jest napakowany cukrem. Bardzo dużo soli, bardzo dużo cukru w diecie jest widoczne i mówią to też obcokrajowcy, którzy tam przyjeżdżają, mieszkają w różnych częściach tego kraju. Nie jest to tylko trend zlokalizowany w jednym miejscu. Kraj jest dość rozległy, rozciągnięty. Natomiast ta jakość tej codziennej diety, pośpiech, produkty gotowe, duża ilość cukru, soli, słodyczy, dużo mleka, które jest pite no, hektolitrami praktycznie, nie wskazuje na to, żeby Norwegowie bardzo przejmowali się tym, co tak naprawdę na co dzień jedzą i szukali najnowszych trendów w swojej kuchni. Bardzo chętnie, jak zapraszają znajomych, jeżeli jest ku temu okazja, przygotowują swoje tradycyjne potrawy. Też miałam okazję próbować czy lutefisk, właśnie tej ryby ługowanej, tak, czy różnych innych tradycyjnych potraw. Natomiast równie chętnie kupują potrawy gotowe, ale na co warto zwrócić w Norwegii uwagę, to sushi. Które jest bardzo dobre przez wzgląd na dostępność rewelacyjnej ryby. Więc jeśli chodzi o dania nie pochodzące z kuchni norweskiej, tylko napływowe, ale trochę zmodyfikowane przez Norwegów i wykonane za pomocą, przy pomocy tak naprawdę lokalnych produktów, to można z czystym sumieniem to sushi polecić, bo jest naprawdę bardzo wysokiej jakości i jest bardzo konkurencyjne w stosunku do innych miejsc, gdzie można by je zjeść w Europie. Tak, tak przynajmniej ja to odbieram jako osoba, która to sushi jednak lubi i dość często je. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jest to obserwacja nie tylko moja, ale bardzo powszechnie poczyniona przez naprawdę reprezentantów różnych kultur i zwolenników różnych kuchni, że ta norweska do najzdrowszych na chwilę obecną nie należy, jeżeli mówimy sobie o tym codziennym żywieniu. Owszem, na pewno są jednostki, które są zainteresowane dietami różnego rodzaju. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, sport i świeże powietrze jest kluczem do norweskiego zdrowia. Spalają to, po prostu mówiąc krótko. No mam wrażenie, że trochę tak demonizujemy tych Norwegów, ale warto też powiedzieć, że w Szwecji funkcjonuje coś takiego jak kebab, jak pizza. Właściwie pizza w rodzajach takich, które Włochów doprowadzałyby zapewne do palpitacji serca. Kebab, pizza przecież funkcjonuje w Szwecji. Z krewetkami też. No więc właśnie coś, co... Ja tu mogę jeszcze dodać jedną rzecz. Na przykład Polacy przychodzący do pracy ze swoim właśnie pudełkiem, swoim własnoręcznie przygotowanym posiłkiem, często są obiektem zachwytów. O, sam to przygotowałeś? Jak to możliwe? To takie dobre, tyle składników, tyle warzyw, tyle kolorów. Także nie mówimy tutaj o tym, żeby Norwegów demonizować, tylko jeżeli spojrzeć na nich ogólnie, to ma być szybko, smacznie i konkretnie. Natomiast tak ogólnie generalizując, trudno mówić o trendach. A ja może tu jeszcze ad vocem, żeby nie demonizować z drugiej strony Szwedów, że są tacy bardzo, bardzo mają kontrolę nad swoim żywieniem, to jednak może dieta 5 na 2 by nas pogodziła, bo jednak przychodzi piątek i przychodzi sobota i są żelki, tak jak Piotr wcześniej wspomniał. I teraz oczywiście i kebab, i wszystkie potrawy całego świata, i kuchnia libańska, prawda, i azjatycka. Także Szwedzi w weekend oczywiście, poczynając od piątku wieczorem, na pewno sobie folgują. To na sam koniec i dosłownie minutę. Czy macie jakieś takie swoje potrawy? Chętnie te tradycyjne albo nawiązujące jakoś do tradycyjnych, które są waszymi ulubionymi tam. Piotrze, jak to jest u ciebie?
Ja szczerze mówiąc mam olbrzymi sentyment do Kräftchwiły, do tej uczty rakowej ostatniego święta lata. I po prostu uwielbiam te raki. To jest rzecz wspaniała. Raki gotowane w koprze, do tego mamy bardzo często ustpaj na stole, czyli taką tartę robioną ze szwedzkiego sera, najczęściej z prowincji Västerbotten, który jest takim lekko dojrzewającym, półtwardym serem żółtym, o bardzo intensywnym, orzechowym, właśnie dojrzałym smaku. Jestem olbrzymim jego fanem, więc chyba powiedziałbym, że tak, że to wszystko, co można spotkać na stole podczas uczty rakowej, włączając w to pewnie akwawit, czyli ten alkohol aromatyzowany właśnie anyżem, lukrecją, tego typu smakami. No, lukrecją oczywiście. Aha. To jest twój czas w takim razie, jeśli uczty rakowe to coś, co ci w duszy i w żołądku też gra. A ty, Magdo? Piotr ukradł mi raki, a do tej pory pamiętam pierwszy raz, jak się uczyłam jeść te raki. Przyjaciele mnie uczyli, że to ma brzmieć, że to trzeba siorbać i pamiętam to też. Ale ja może tak bardziej współcześnie, przepraszam, nie takie tradycyjne, ale ja w Szwecji nauczyłam się na przykład jeść quinoę, czyli komosę ryżową. Wcześniej, zanim jeszcze w Polsce była modna i takie różne te bowle też tam się nauczyłam jeść, więc jednak nowoczesna ta kuchnia skandynawska, która no jest inspirowana światową, jednak ona. I najlepsze libańskie restauracje, najlepszy kebab w Malmö. To kończymy w Norwegii. Natalio? Ja tutaj się odniosę do kuchni podróżniczej, z tego względu, że moje najlepsze wspomnienia to pstrąg łososiowy przy 20 stopniach mrozu na patelni żeliwnej w ogromnej ilości masła z pieprzem cytrynowym i dżem z maliny morożki. Tak, i herbata z liśćmi maliny morożki i owocami. Także to są takie moje wyprawowe wspomnienia i najlepsze wrażenia smakowe, które również przez okoliczności pewnie zapamiętałam jako najlepsze. Ja mam tylko małe sprostowanie, nie kebab, tylko falafel oczywiście. Falafel. Bo tu kulturowy faux pas z tego wyszło. To takim akcentem w takim razie kończymy to spotkanie. Doktor Magdalena Damarecka, Natalia Mazur-Rodak i Piotr Wierzbicki. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę pyszną, mam nadzieję, i także dla naszych słuchaczy, słuchaczek. A jeśli są państwo nomen omen głodni takich doznań związanych ze Skandynawią, to oczywiście zachęcamy. Strefa Kultury Uniwersytetu SWPS, jak również projekt Skandynawia się państwu polecają w internecie, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych. Tam proszę nas koniecznie śledzić. Ja nazywam się Jan Janczy. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia.